Ogarnąłem, że mamy oddzielnie poziomy na dostarczanie paczek i oddzielnie poziomy na dostarczanie furek. W ogóle nie znam tego auta, ale pasowałoby je zrobić. A nie, to jest to, okej. Ale tył mi coś tak wygląda inaczej niż kiedyś, jak testowałem w Beam NG Drive ten samochód. Tak czy inaczej, oddzielnie sobie poziomujemy tutaj, w zależności od tego, czy dostarczamy paczki, czy samochody. Teraz dostarczyłem sobie samochód, cyk, drop off, dostałem jakąś tam kasę, ale dostałem też expa do dostaw samochodów. Tutaj mamy kluczyki takie przy tej dostawie i mamy taki ogólne takie poziomowanie robotnik i tu mam poziom drugi, ale transport pojazdów już prawie kończę poziom drugi, co jest bardzo ważne i będę miał zaraz poziom trzeci, a to sprawi, że będę miał dostęp do takich lepszych i droższych samochodów do dostawy. Tutaj na przykład mam kilka furek i zobaczcie, że one są za takie niskie ceny, nie? Ale dostawa jest blisko, na przykład 353 metry. Tutaj mamy coś za 200 dolków, ale trzeba jechać daleko. Natomiast na ten moment, jeśli chcemy szybko poziomować, to chyba warto robić te krótkie dostawy, bo za nie dostajemy tyle samo expa, co za długie dostawy, ale odblokujemy sobie dostęp do tych takich bardziej hardkorowych dostaw, lepiej płatnych, więc chyba to jest lepsza opcja. Cyk, a zbieram sobie tą kasę i odblokowuję sobie dostęp do nowych furek, żeby, patrzcie, tutaj w ogóle fajna dostawa, nie? Zajeżdżamy kawałek dalej dosłownie, żeby zbudować driftowóz. Co prawda kasy mam dużo i już mógłbym się za budowę tego driftowozu nawet i wziąć, ale chcę mieć taki zapas, bo budowanie jakiegokolwiek, czy w ogóle przerabianie samochodu jakiegokolwiek tutaj jest zajebiście portfelochłonne. Dużo pieniędzy trzeba mieć, żeby sobie coś tam zmodyfikować. Cyk, parkujemy. No i zobaczmy teraz, ile dostanę expa. Tak, dostałem 6 expa, wtedy dostałem chyba 7, a dużo dłużej musiałem jechać. I na przykład tutaj jestem sobie na poziomie drugim obecnie, a żeby mieć dostęp do tych furek tutaj takich lepszych, chociaż one, zobaczcie, dużo więcej kasy za nie ma z tego, co widzę tutaj, ale jest jeszcze jeden salon samochodowy, gdzie tam są droższe furki do dostawy. Tak czy inaczej, od czwartego poziomu mamy na przykład taki samochód dostępny. No ale teraz mam poziom drugi, więc mam dostęp tylko na przykład do takiego samochodu. Albo na przykład o 500 metrów możemy sobie dostarczyć znowu to. I to będzie chyba ten drugi z kolei warsztat, z tego co kojarzę. Liczy się sztuka, nie? Czy ona będzie w całości, czy nie? No ważne, żeby to dojechało jakoś. Więc dobrze, żebyśmy mieli 4 koła i silnik. I powinno być ok. I cyk. Dostawa gotowa i też dostałem 6 expa. Myślałem, że nie dostajemy żadnego bonusu, bo są uszkodzenia, a tu właśnie tu się odejmuje nam kasa, pokazuje nam się kasa na minusie, jeśli pojawią się jakieś uszkodzenia. Tam trochę uszkodziłem przy zmianie biegów w skrzynie, ale poza tym spoko. Okej, ta fura się już stąd nie ruszy, niestety. Ojej. Zależy mi na tym poziomie trzecim, bo uzyskam dostęp do samochodów ciężarowych. Chociaż widzę, że ich transport wcale nie jest jakiś tam mocno opłacalny, ale mam nadzieję, że będzie się zdobywać więcej expa. Od trzeciego poziomu to jest na przykład. Dobra, zabieram przyczepkę, zrobię sobie dostawę, bo przy okazji zajedziemy sobie do garażu. I no, chyba zacznę budowę tego mojego driftowozu wymarzonego. Wypadałoby się tego driftingu nauczyć w końcu. No i tak się zastanawiam, jak zbuduję sobie ten driftowóz, no to przecież nie będę mógł chyba po normalnych ulicach jeździć. No bo drift to będzie taki bardziej torowy pojazd. Nie wiem, czekaj, przyczepiłem tą przyczepkę w ogóle? Dobra, jedzie za mną, ale coś tak... Coś za mała chyba do mojego pick-upa, okej. W końcu mam za duży pojazd do czegokolwiek.
No dobrze. Jestem praktycznie wcale nie zapakowany, bo nie było fajnych ładunków do zabrania stąd, więc zabieram tylko przyczepkę. 1400 kg. Przypominam wam tylko, że zmodyfikowałem w tym pick-upie zawieszenie. Jest ono teraz twardsze. Może nie tyle twardsze, ono się nazywa heavy duty, czyli takie bardziej wytrzymałe, bardziej takie odporne na jakieś mocne przeciążenia. Dodatkowo też zmieniłem hamulce na takie mocniejsze, ciężarówkowe. Więc ten pick-up naprawdę jest teraz przepotężny, jeśli chodzi o transporty, i może zrobić dużo. Właściwie wszystko, co chcę, może przetransportować. Zastanawiam się, jak będzie wyglądało transportowanie na przykład ciężarówką, to znaczy ciągnikiem siodłowym plus naczepa. Ile my wtedy tego ładunku możemy sobie zabrać i czy faktycznie opłaca się manewrować takim pojazdem? Czy nie lepiej właśnie obskoczyć całe miasto pick-upem? No, będę musiał to jeszcze rozgryźć. Na obecną chwilę chcę sobie też popoziomować dostawy samych pojazdów. Uuu, ale mi rzuca. Ojej, nie widzę nic na tej kamerze. Czuję, jak mi tam trochę pojazd rzuca, no nie ma co ukrywać, to jest ciężkie. 1400 kg to nie jest największe, co możemy wziąć, ale... Wow! O kuźwa, ale mi zajechał. Ej, no co oni robią? Jak oni jeżdżą? Oni coś zmienili z tym ruchem ulicznym. Bo stary, ten ruch uliczny zajebiście teraz zajeżdża drogę. Mało tego, moja przyczepka widzę, że też zgubiła koło. Jedno, bo mam po dwa z tyłu. I złapałem kapcia. O kurde, no i będę musiał pick-upa naprawiać. Jak mi mógł tak zajechać? Jadę sobie normalnie, robię dostawę. Dobra, wiesz co, nie przekraczajmy pewnej prędkości. Bo nie wiem, czy koło nie odpadnie, jak będę jechał super szybko. No już na pewno sterowność straciłem. I tak dobrze, że mogę jechać do przodu. Ej, what? Co się stało? Dobrze, że w tym pojeździe mam napęd na wszystkie koła, czyli na cztery w tym wypadku. A nie tylko na przód, bo mogłoby być ciężko z tą jazdą. Zobaczymy, jak wyjdzie ze skręcaniem. Nie zwracam uwagi na czerwone światła, tylko sobie przez nie przejeżdżam. To jest mały ruch uliczny, nie ma z tym jakiegoś wielkiego problemu, ale już za czerwone światło i za znak stopu dostałem mandat, i to całkiem spory, bo tam chyba kilka stówek. Pojedziemy tu na skróty. Mamy jechać do kamieniołomu. Nie, do kopalni? Do kamieniołomu, dobrze mówię. Mam nadzieję, że przyjmą mi taką rozwaloną przyczepkę, że nie będzie z tym problemu. Czemu mi nawigacja tak głupio prowadzi? Zobaczcie, gdzieś tam do tyłu. Okej. Dobra, zrzucamy się z tym. Hamuj... hamowanie się pogorszyło. Dobra. Mamy. O, delikatne łóżko. Co? 73? O nie. Dostałem sporo expa, widzę. Ale niestety uszkodziłem mocno pojazd. O, tutaj widzę, że... mamy fajną dostawę do rafinerii za 800. Chociaż nie, bo jak oddam samochód do naprawy, to będę musiał zrzucić te pakunki, więc nie opłaca mi się tego brać, bo zapłacę jeszcze karę za brak dostawy. W takich przypadkach jak ten warto wyłączyć sobie wszystkie te kontrole stabilności, toru jazdy i tak dalej, dlatego że one dodatkowo nam blokują koła, które mają trakcję, i przez to samochodem jeździ się wolniej. No, trzeba po prostu uważać, żeby się nie rozbić teraz. Te systemy pomagają. O, mogłem sobie tu zjechać nawet wcześniej, ale jedziemy sobie tu. Dobra, dojechałem do garażu. Jezu, straszne to było. Odstawimy pojazd gdzieś tu, może do środka wjedziemy, o. Od razu się naprawi i schowa go. Myślę, że możemy wybrać tą długą naprawę, dlatego że nie potrzebuję teraz tego pojazdu. Patrzcie, ile mam kasy, 110 tysięcy. Okej, moje pojazdy, wzywamy sobie mój samochód, który będzie bazą do przeróbki na driftowóz. Tutaj przypominam, z przodu wymieniłem sobie zawieszenie na takie driftowe, ale nie jest to jeszcze takie zawieszenie profesjonalne do driftu. No dobra.
To co? Biorę się za robotę. A, okej, najpierw wywalamy wszystkie te cargo. Tutaj widzę, że sporo jeszcze części mam na sprzedaż. O, na przykład od pick-upa mamy coś za 947 dolków. To są rzeczy, które odinstalowałem, bo zainstalowałem takie, które bardziej mi się przydały. I tu po prostu w moim zasobniku są, więc mogę je wywalić. Jest ich bardzo dużo. Chciałbym tylko, żeby one były posegregowane w jakieś kategorie, na przykład, że mamy do danego samochodu chociażby, albo żeby były katalogowane według... Aha, bo tutaj mamy dyferencjał. Tak, ja mam w tym samochodzie dyferencjał, ale z ograniczonym poślizgiem. A możemy dać jeszcze dyferencjał zablokowany. Tutaj mamy cargo 3 razy box M. To sobie wywalamy. O, od razu sprzedajemy, bo jest niepotrzebne. I cargo box L. Wywalamy i sprzedajemy. Ok, i teraz z tyłu mamy pusto. Teraz prawy fotel potrzebujemy wywalić. Samochód dobrze by było, gdyby był jak najlżejszy. Chociaż wydaje mi się, że jak będziemy instalować rzeczy, to i tak będzie nam się powoli to wszystko wywalać. Teraz zastanawiam się, czy nie zrobić swap silnika, więc zaraz zobaczę. Tutaj możemy zainstalować nadwozie typu Q, tak to wygląda. A, wygląda w sumie całkiem fajnie, ale tak też wygląda dobrze. Ciężko się zdecydować, no wydaje mi się, że tak bardziej pasuje do driftu, ale kosztuje to 12 tysięcy. Na pewno w driftowozie nie będziemy potrzebowali ABS-u, to sobie później jeszcze tam wywalę. O, tutaj mamy anti-lock braking system. Długo mi to zajęło, zanim to znalazłem, ale jest. Trzeba to wywalić. I tak, brake line lock. To jeszcze nie to. Chodzi mi o hydrołapę. Tutaj wejdziemy sobie w silniki i wymienimy sobie silnik na... O ja, nie ma nic 3-litrowego. Od razu jest V8 4,5 litra. Trochę za dużo. Mamy 1.2.4 silnik, rzędowa czwórka, to powinno wystarczyć do latania tym samochodem. To znaczy w jednym wyzwaniu była V8 4,5 litra i ona była trochę za mocna jak dla mnie. Pierwszy driftowóz nie chcę, żeby był taki potężny, ale na pewno będziemy mocno modyfikować ten samochód, więc... A właściwie jednostkę napędową, więc... Ultra Heavy Duty Long Block. Na pewno będziemy tutaj Performance Long Block. Dajmy sobie. Ok. To instalujemy. Dajmy tą najmocniejszą opcję. Intake. I tutaj dajmy turbo sprężarkę. Myślę, że może na trzecim poziomie być za mocna. Nie chcę aż takiego mocnego doładowania w driftowozie. Wystarczy. Myślę, że wystarczy na drugim poziomie. I tak. Engine mount. Tutaj dajmy ultra heavy duty. Nie zaszkodzi. I tutaj mamy podtlenek azotu. No możemy sobie dodać dla takiego bajerku do driftu raczej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dajmy wyścigową miskę olejową i dajmy performance radiator. Na pewno to się wszystko będzie mocno grzać, więc potrzebujemy odprowadzać temperaturę dość szybko. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, możemy sobie dać pięciobiegowa jest standardowa, ale dajmy sobie, tutaj mamy manualną. Wolę chyba manual mieć niż sekwencyjną. Tutaj mamy do dragu, tutaj wyścigowa, sekwencyjna. Możemy jeszcze pokusić się o czterobiegową, ale ponieważ mamy tutaj silnik o małej pojemności, to może być ten czwarty bieg, czy czterobiegowa skrzynia może być trochę za długa. Jakbyśmy mieli tą V8, to czterobiegowa skrzynia biegów mogłaby być spoko. Ale jak mamy taki mniejszy silnik, ja tu już kasy jest, 18 tysięcy, okej, to jeszcze spoko. Jak mamy taki mniejszy silnik, to cztery biegi może być za mało. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy zrobić? Mamy pop-upy, możemy sobie zmienić światła. Myślę, że to na razie chyba nie jest istotne, ale zobaczmy jak to... O, okej. Pop-upy, nie? Zdecydowanie. A co tu jeszcze jest? Mamy custom bumper. No myślę, że do nauki driftu nie ma się w co bawić. Na razie jakieś tam specjalne bumpery. Zderzaki znaczy się. Lepiej dać sobie... Nawet całkowicie go wywalić, tak mi się wydaje. Nie?
No to na obecną chwilę naprawdę nie pasuje. Pop-up, headlight, front flame. Wywalmy to. I tu mamy opcję odchudzonego wnętrza. Zresztą instaluje mi się to, ale nie widzę poprawy, bo powinny się fotele chyba wywalić, nie? Tak, tylne siedzenia. Tutaj chciałbym taką opcję, żeby można było od razu odinstalować tylne siedzenia, ale chyba będziemy musieli to w zestawie części patrzeć, nie? Więc na razie sobie to zostawimy. Zderzak, zderzak. Zawieszenie. Drift gear. O, Pro Drift Suspension. Tak, zdecydowanie. Samochód siadł trochę z tyłu. Zawieszenie driftowe jest bardzo ważne. Tutaj naprawdę bardzo dużo różnych felg mamy do wyboru. Zastanawiam się, czy te felgi, w ogóle koła, czy to są już z oponami driftowymi. Tutaj mamy Rally Pro. Sporter. To chyba też mamy już od razu z oponami. Tutaj mamy Roll Cage. Czyli klatkę bezpieczeństwa, to warto. Kosztuje, no dosyć dużo, 6000. Jeszcze mieścimy się w budżecie. Ale ważne to jest nie tylko, żeby nam nie zgniotło dachu, ale także do tego, żeby samochód był sztywniejszy. Tutaj na razie nic nie potrzebujemy z tego. Okej, tutaj mamy wide body. Ua, okej. Z tyłu nam zrobiło się poszerzenie. Tylko wiesz co, ja nie wiem... jak dobrać do tego zawieszenie odpowiednie? Tu trzeba dystanse wrzucić jakieś. O, ciężka sprawa, prawda? Kurde. Dobra, wróćmy do tego, co było na razie. No i tutaj wymieniamy dyferencjał na zaspawany, chociaż tutaj mamy limited sleep dyferencjał. Ach, może zostawmy, bo może da się go jeszcze jakoś tam ustawić, zobaczymy. Wypadałoby hydrołapę jeszcze wrzucić. Weźmy sobie tak, najpierw koło wymieńmy, tutaj mamy drift wheel. Okej, teraz zmieniła nam się kierownica. No i przednie zawieszenie, tutaj mamy drift gear, pro drift front suspension. No i tutaj nam się koła wysunęły od razu, ale z tyłu jest tak... będę musiał zobaczyć, gdzie to ustawić. Tutaj High Performance Exhaust, czyli sportowy wydech. Jeszcze tutaj mamy rzeczy do zrobienia. O, tutaj mamy do wyboru opony. Znalazłem, na szczęście. Chyba mamy rozmiar dobrany do tej felgi, którą mam zainstalowaną. Sport, sport. A są jakieś typowo do driftu? To dajmy po prostu sportowe. Może zainstalowaliśmy sporo mocy, więc... Tak, to jest na 15 cali. Okej, dobrały się do mojej felgi. Znaczy tutaj na tej liście mam do tej mojej felgi. Dajmy sportowe. Bo wymieniałem hamulce na sportowe, ale to jeszcze nie jest chyba to. Myślę, że tylny zderzak też wymienimy na coś takiego, żeby nie bać się krawężników. Możemy fotel kierowcy dać sobie na wyścigowy. O. No już to zaczyna fajnie wyglądać, co? Dobra, na razie to instalujemy. Wyszło mi 43 800. Weszło. I teraz możemy jeszcze dać jakiś kolor. Na razie dajmy sobie jakiś tam zwykły kolor. O, nie ma to jakoś specjalnie znaczenia. Później sobie może dam jeszcze jakieś malowanie. Widzicie, że tutaj nie ma... Jeszcze trzeba coś przebudować. Dajmy sobie taką farbę, mówię, to nie ma specjalnie znaczenia teraz. Więc brake mamy 70%, to jest, zdaje się, że naprzód, tak? Dajmy sobie 80-90% nawet. Okej, chyba skończyłem z ustawieniami. Tutaj nie ma jeszcze spasu, jeśli chodzi o wygląd, ale chcę zobaczyć, jak to na razie jeździ. Jesteście gotowi? Zobaczmy sobie wnętrze. Tak, wywaliłem tutaj radio, dalej mamy skrzynię manualną. Ja tutaj ten fotel się jeszcze wywali, tą tylną kanapę. Ale póki co, no, przejedźmy się tym furkiem, zobaczmy, o co tu chodzi. Działa to! Tak, opony, tam szerokość opon i w ogóle kół jeszcze będzie można dostosować, to się zobaczy. Okej. Dziwnie to wygląda, głupio bym powiedział, nie? Te koła wciśnięte z tyłu. Przejedźmy się tym, tutaj wolałbym nie robić tego w ruchu ulicznym, tylko na jakimś otwartym placu. Zawsze jak sprawdzam jakąś nową furę, czy jakiś nowy tuning, to patrzę, czy mogę sobie zrobić nim, wiesz, bączka na rondzie na przykład. To jest bardzo dobry test, po prostu czy jesteś w stanie złapać drift. Tak, chyba gdzieś od czterech nawet. Wow! Patrzę się na obroty, zapomniałem, że przede mną są jakieś fury. Jak tam?
Jeszcze mogę jechać. No tak kiepsko, coś mi się dzieje z kierownicą. Chyba nie mam już sterowności. A na ten moment to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, czy co trzeba jeszcze w samochodzie zrobić, nie? Okej, naprawiłem sobie już furę. Jeju, co ona tak dymi? Ty no strasznie. Ej, bardzo, nie? To chyba jakiś ten sportowy wydech tak robi. Jestem ciekawy, co się w ogóle zmieniło pod maską. Wiesz co, szukałem dłuższą chwilę opcji, żeby wywalić tylną kanapę i ten fotel pasażera tutaj z boku i wiesz co, nie znalazłem nic, żeby móc to zrobić. Okej, zobaczmy, jak wygląda tutaj sytuacja. Widzicie, że tutaj jeszcze felgi niezmienione, tam trzeba jakieś to dystanse zainstalować, nie wiem jeszcze jak, ale tutaj pod maską sytuacja wygląda tak, więc tam mamy doładowanie, które wygląda tak samo jak Stage 1, tu się za dużo nie zmieniło, więc nie ma tak naprawdę na co patrzeć. I tak właśnie szukałem sobie tych części, tych foteli, tego wszystkiego i niektóre rzeczy odinstalowałem z pick-upa przypadkowo. Na przykład silnik. Sprzedałem 4,5 litra V8 silnik z pick-upa plus supercharger, bo miałem taką opcję po prostu sprzedaj. I myślałem, że to jest odinstalowane, o coś jak tutaj, nie? O, czekaj, nie sprzedał mi się ten jednak silnik, okej. Widocznie save się nie zapisał, to dobrze. Okej, czyli ten silnik tam jest, ale zobaczcie, pokazuje mi się opcja sprzedaj. Może on się gdzieś tutaj odinstalował, jak wiesz, usuwałem części z tego samochodu czy coś. O, tutaj znalazłem też opcję ze spoilerami. O, patrz, cyk, jest jakiś taki mały za 6000, ej. Ja zarabiałem sobie tą kasę. Chcę mieć spoiler. O ja, ale okropnie wygląda. Ten też. Chciałbym mieć. Ten spas. Strasznie to wszystko wygląda, no. Spoiler mi tutaj nie pasuje na razie. Podałbym mieć chyba taką czystą budę. Potem jak zrobię sobie tą wersję coupe, to wtedy pomyślimy o jakimś spoilerze. Ale tu jest jeszcze spoiler na dach, taki mały, okej. Tutaj znalazłem opcję tylne siedzenia, ale nie mamy możliwości odinstalowania tych siedzeń. Możemy tylko zainstalować tutaj cargo box, albo po prostu tylne siedzenia zainstalować. I nawet jak to zainstaluję i odinstaluję tutaj z powrotem, to dalej ta kanapa z tyłu jest. I tak sobie w sumie pomyślałem, a zainstalujmy od razu coupe. Będziemy mogli przecież tamto body sprzedać za chyba tyle samo, nie? Tutaj i tak nie mamy tych drzwi tylnych. Dobrze to wygląda i teraz może i by pasował spoiler jakoś bardziej, nie? Nie udało mi się znaleźć części dystansów po prostu tutaj do tego tyłu. O Boże, strasznie to wygląda. Zespawany dyferencjał, więc no zobaczymy, co to będzie. Okropnie wygląda to auto. Nie znalazłem żadnej opcji, która pozwalałaby dać, zmienić rozstaw kół, wiesz, szerzej, wężej. Naprawdę nie wiem, gdzie to jest. Szukałem tego z dobre 40 minut. Nie mam pojęcia, która opcja za to odpowiada. Pojedziemy sobie na tor, bo na torze będzie pusto. Samochód powinien się ciężko teraz prowadzić tak na co dzień w jeździe, ale no zobaczymy, jak będzie sobie radził podczas driftu. Albo ja tym samochodem. A, no i nie ma hydrołapy. Już rozwaliłem zderzak, ziomek. Co tu się stało? Co jest? Aha! Zahaczył się. Okej, no możemy przy okazji sprawdzić, jak działa rev limiter. Mamy ustawiony do 7000 obrotów, czyli tak domyślnie. Stary, nie mogę się ruszyć, mam za nisko ten przód. Poszukałbym sobie tutaj jakiegoś takiego placu, gdzie mógłbym zrobić jakieś kółko po prostu. O, akurat jest. No dobra, próbuję. Okej. Wow, o nie! Okej. Ej, driftowanie w BeamEngine to jest trochę inny wymiar, stary. Bo w Assetto Corsie, jakbyś zaliczył coś takiego, to jeszcze spoko, nie? Ty, czemu ja mam podtlenek gazotu w bagażniku teraz?
Jak on był zamontowany tak z przodu. Ja pierniczę. Tak, ręczny mi jeszcze nie działa, ale to nic nie przeszkadza, można driftować też bez ręcznego. Próbuję się z ziomkiem jakoś dogadać, ale ciężko jest. Niestety, gdzieś straciłem olej z silnika. Cały. Jestem już w miarę w stanie zrobić taką beczkę. Za mocno mi dupa ucieka i chyba będzie trzeba zainstalować tutaj szersze koła, może pokombinować z innymi oponami. Wydaje mi się, że moc jest w porządku, ale też jest odczuwalna tutaj turbo dziura. Nie jest to jakoś super kłopotliwe, bo po prostu można nauczyć się w odpowiednim momencie kopać ze sprzęgła i jakoś wyczuć tą furę, ale brakuje mi tutaj kontroli. Więc jeśli chodzi o moc, to tutaj jeszcze można z tymi biegami też pokombinować, żeby dwójka była dłuższa czy coś. No, sesja driftowa jako pierwsza można zaliczyć na... No nie jestem zadowolony. No jest zaliczona na pewno, ale jeszcze dużo pracy przy tym samochodzie zostało na pewno, żeby jakoś doprowadzić go do stanu, w którym faktycznie będziemy się dogadywać. Póki co... Ty mi odpadły te błotniki w ogóle z boku. Okej. Póki co, będzie trzeba jeszcze przy nim trochę posiedzieć. Ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Cześć.